Cześć! Dzisiejszy odcinek jest drugim poświęconym zasadom ruchu żeglugowego. W poprzednim odcinku opowiedzieliśmy Wam o różnych kategoriach i rodzajach statków. Powiedzieliśmy, że jedne statki powinny ustępować drogi innym statkom, a na drogach śródlądowych mamy taką kategorię jak małe statki. Małe statki to są statki o długości do 20 metrów i mogące zabrać do 12 osób. Więc my, żeglując, generalnie pływamy małymi statkami. I dzisiaj skupimy się na przepisach żeglugowych z punktu widzenia małych statków. Zapraszamy! Pływając małym statkiem, musicie pamiętać, że ustępujecie pierwszeństwa wszystkim tym, którzy nie są małym statkiem. Tak, a jeżeli spotykają się dwa małe statki, to wtedy musimy rozpatrzeć, jakie to jest spotkanie, jaki to jest rodzaj spotkania i wyróżniamy trzy. Mijanie, wyprzedzanie i przecinanie kursu. Mijanie jest to sytuacja, w której dwa statki płyną naprzeciwko siebie i przepływają obok siebie. Wyprzedzanie to sytuacja, kiedy jeden płynie za drugim, ale ten z tyłu płynie szybciej i chce go wyprzedzić. A kursy przecinające się, według przepisów, to każda sytuacja spotkania się dwóch statków, która nie jest mijaniem ani wyprzedzaniem. Podczas wyprzedzania to statek wyprzedzany ma pierwszeństwo, a statek wyprzedzający powinien ustąpić pierwszeństwo. No tak jak na drodze, no nie wjeżdżamy w tył samochodu, który jedziemy. Więc wyprzedzać wolno tylko wtedy, kiedy nie będziemy przeszkadzali temu statkowi wyprzedzanemu. Filip, mamy jacht przed dziobem. Widzę. Wyprzedzimy ich po zawietrznej. Prawy fokasz odluzuj. Wyprzedzamy, tak żeby im nie przeszkadzać. Prawy fokasz odwybieraj. Jest prawy fokasz odwybieraj. I wracamy na kurs. A z której strony należy wyprzedzać? To zależy. To zależy. Od sytuacji, czym płyniemy. Przede wszystkim wyprzedzamy ze strony bezpiecznej. Jest taka zasada, że generalnie powinno się wyprzedzać statki po ich lewej burcie. Załóżmy, że płyniemy tutaj w kanale. No to powinno się wyprzedzać z tej strony. Ale na przykład, jeżeli dwa statki płyną na żaglach, przepisy mówią, że jeżeli jeden mały statek żaglowy wyprzedza inny mały statek żaglowy, powinien to zrobić od burty nawietrznej, ponieważ dzięki temu cały czas będzie miał wiatr, szybciej przeprowadzi ten manewr, szybciej ten manewr zakończy. Natomiast wielu żeglarzy uważa, że jest dokładnie odwrotnie. No bo jakby grzeczniej by było odpłynąć na tak w taki sposób, żeby nie zabierać tego wiatru jachtowi, który wyprzedzamy. Wtedy on straci prędkość i mogłoby to w jakiś sposób mu przeszkodzić w płynięciu dalej. Wielu żeglarzy uważa, że wyprzedzanie z burty nawietrznej jest nieładne, ponieważ zabieramy mu wiatr i przeszkadzamy mu w żegludze. Tak, natomiast przepisy są tutaj dosyć jednoznaczne. Wyprzedzać powinno się po stronie nawietrznej. A co z mijaniem? Jeżeli się mijamy, albo jesteśmy na kursach przecinających się, to po pierwsze musimy się zastanowić, z jakim statkiem się mijamy, czy z jakim statkiem jesteśmy na kursach przecinających się. Pierwszeństwo w takiej sytuacji będą miały małe statki żaglowe. Ostatnie w tej drabince będą małe statki o napędzie mechanicznym, a w środku
są małe statki, które nie mają ani napędu żaglowego, ani napędu motorowego, czyli kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, cała reszta. Więc w sytuacji mijania i przecinania kursu przez małe statki najpierw zastanawiamy się, czy są to statki tej samej kategorii, czy różnych kategorii. Filip, mamy jacht po prawej. Widzę, ale są na silniku, więc mam nadzieję, że ustąpią. Chociaż mają napisane na burcie szkoła żeglarstwa. Nie wiadomo, czy są już po wykładzie z przepisów. Są. Dali radę, udało się. Jeżeli spotykają się dwa małe statki na różnych halsach, to ten płynący lewym halsem powinien ustąpić pierwszeństwo statkowi płynącemu prawym halsem. Filip, przed nami jacht na prawym halsie. Widzę, przejdziemy im za rufą. Prawy pokaż, odluzuj. Jest, luzuj. I wracamy na kurs. Prawy pokaż, odluzuj. Wybieraj. Jest, prawy pokaż, odluzuj. Wybieraj. Z kolei, gdy spotykają się dwa jachty na tym samym halsie, to jacht po stronie nawietrznej powinien ustąpić jednostce po stronie zawietrznej. Idea jest taka, że jacht, który jest po stronie nawietrznej, ma czysty, niezakłócony wiatr, natomiast jacht po stronie zawietrznej będzie miał ten wiatr już zakłócony. Dlatego jest mu trudniej manewrować i dlatego powinien zostać przepuszczony. Filip, mamy jak na zawietrznej. Właśnie miałem to powiedzieć. Wyostrzymy, ponieważ mają pierwszeństwo. Prawy fokasz od wybieraj. Jest, prawy fokasz od wybieraj. I możemy pomachać. Kawałek odpłynęli, teraz możemy im przejść za rufą. Prawy fokasz odluzuj. Jest, prawy fokasz odluzuj. Znowu udało się nie rozbić. A jak będzie wyglądało mijanie w wąskich przejściach? Tak pytasz, jakbyś wiedział, że tu są specjalne przepisy. Owszem, jeżeli jest wąskie przejście, na przykład pod mostem, gdzie nie mogą się zmieścić dwa statki jednocześnie, to statki idące w dół szlaku powinny zostać przepuszczone przez statki idące w górę. Jeżeli mamy taką sytuację, że płyniemy w wąskim przejściu, gdzie dwa statki się nie mieszczą. Na przykład mamy most. Statek, który płynie w górę rzeki, powinien ustąpić statkowi, który płynie zgodnie z nurtem rzeki. Tak, ponieważ temu statkowi jest łatwiej się zatrzymać. On po prostu musi zmniejszyć obroty. Cały czas będzie miał manewrowość, względem wody będzie się poruszał, ale może utrzymać swoją pozycję. Jednak w przepisach żeglugowych nie występuje takie określenie jak statek płynący z nurtem. Kierunki określone są względem szlaku żeglownego. Szlak żeglowny, jak wiemy, prowadzi w tą samą stronę co nurt i zgodnie z przepisami. Statek płynący w kierunku w dół szlaku może przejść. Statek płynący w kierunku w górę szlaku powinien ustąpić pierwszeństwa statkom płynącym w dół. Ta zasada jest też przeniesiona na wody stojące, więc jeżeli na przykład płyniemy kanałem i napotkamy na most. Statki idące w górę szlaku, czyli w kierunku Piszu, powinny w wąskich przejściach przepuścić statki idące w dół, czyli w kierunku Węgorzewa. A tu widać, jak wpisuję wspomniany przepis w złym miejscu tabeli, ponieważ ta zasada nie dotyczy tylko małych statków idących pod żaglami, ale powinna być rozciągnięta na całą kolumnę dotyczącą mijania, a wręcz przede wszystkim dotyczy to jachtów idących na silniku, bo w takich wąskich przejściach najczęściej będziemy szli na silniku. Gdy dwa małe statki o napędzie mechanicznym się mijają, to oba powinny odbić w prawo i minąć się lewymi burtami. Jak na drodze.
Gdy mijamy się z innym małym statkiem o napędzie mechanicznym i mamy go po prawej stronie, to powinniśmy go przepuścić. Jak na drodze. Trochę zahaczyłeś się w jego ruchu. On już odpłynął. Filip, widzisz ten jak po prawej? Już widzę. Mamy go po prawej burcie, czyli ma pierwszeństwo. Musimy trochę odpaść. Miniemy się z nimi, przejdziemy im za rufą, wtedy wrócimy na nasz kurs. Pozdrawiamy. Tak, i to jest mniej więcej wszystko, o czym jeszcze warto wspomnieć. Statek, który nie musi ustępować pierwszeństwa, czyli ten, któremu ustępuje się pierwszeństwo, powinien zachować kurs i prędkość. Dzięki temu drugi statek będzie wiedział, jak zaplanować manewr, ponieważ nasze ruchy będą dla niego bardziej przewidywalne. Tak, czyli nie płyniemy slalomem i nie utrudniamy drugiej załodze zaplanowania manewru. Nie możemy też zrobić komuś zwrotu na dwie długości jachtu przed dziobem i twierdzić, że jesteśmy na prawym halsie. A, taka zasada też jest zapisana. Jeżeli dwa statki płyną w taki sposób, który uniemożliwia zderzenie, że na pewno się nie zderzą, nie powinny zmieniać kursu na taki, który powoduje ryzyko zderzenia. Powinniśmy jeszcze coś opowiedzieć o tym, jak zachować się na morzu, skoro patent żeglarza jachtowego, jak już wiecie, umożliwia wam pływanie po wodach morskich, tam z różnymi określeniami oczywiście, ale jednak na to morze możemy wypłynąć. Tak. No więc na wodach morskich nie ma takiej kategorii jak mały statek, więc mogłoby się wydawać, że to wszystko jest bez sensu i na morzu będziecie się musieli uczyć od początku. Ale słuchajcie, nie jest tak źle, bo jeżeli wykreślimy słowo małe, to tak wyglądają przepisy morskie. Proste, prawda? Ale w przepisach śródlądowych jest jeszcze jeden zapis, którego nie dało się tu zmieścić w tabelce, ponieważ jest on bardziej ogólny. Jest to zapis mówiący, że statek idący przy prawej krawędzi szlaku powinien zachować swój kurs i swoją prędkość, a nie zmieniać zgodnie z tymi wytycznymi. Czyli jachty, które przecinają tor, powinny ustąpić pierwszeństwa statkom, które znajdują się na torze przy prawej krawędzi. Tak, przy czym co to znaczy krawędź? Ja rozumiem taką sytuację, jeżeli tutaj płyniemy przy faktycznie opasce kanału i płynąłby jakiś inny statek z naprzeciwka, no to ten statek płynący przy swojej prawej, tak przy prawej krawędzi szlaku, nie ma już pola manewru, więc to ten drugi musiałby mu ustąpić, tak? Ten nie odbije już w prawo. Problematyczne jest to bardziej, kiedy jest to spotkanie gdzieś na środku jeziora, gdzie mamy te boje rozstawione co 500 metrów czy co kilometr. No i w takiej sytuacji powiedzmy, że mamy tutaj statek, mały statek idący na silniku i drugi statek, drugi mały statek idący na żagla. Ostro idzie na tych żaglach, ale niech mu będzie. Więc zgodnie z tym przepisem, że statek idący przy prawej krawędzi szlaku powinien zachować kurs i prędkość, to statek żaglowy powinien niby ustąpić. Ale jak wykazać, że to jest przy krawędzi? Czyli mamy po kilkaset metrów w każdą stronę do boi. Dlatego ten przepis się za bardzo nie przyjął. Ten przepis jest problematyczny. Jeżeli płyniecie sobie nawet po szlaku, a mały statek żaglowy będzie przecinał kurs, to będzie oczekiwał od was, że zejdziecie mu z drogi. Będzie od was oczekiwał, że ustąpicie mu pierwszeństwo. I w tej sytuacji może przydać się inny przepis ogólny, który mówi o tym, że w sytuacji, jeżeli bez naszej interwencji
nie możemy uniknąć kolizji, to powinniśmy zrobić wszystko, nawet jeżeli musimy odstąpić od przepisu. Żeby co? Żeby tej kolizji uniknąć. Żeby uniknąć kolizji. A w kolejnym odcinku opowiemy Wam o dźwiękowej sygnalizacji statku. A w kolejnym odcinku Filip opowie Wam o dźwiękowej sygnalizacji statku. A Ty nie? Zobaczymy. Ja chcę tylko powiedzieć zapraszam. Zapraszam. Zobacz inne nasze filmy lub zapisz się na szkolenie żeglarskie na stronie www.lazyjack.pro.